Hej, witajcie moi drodzy. W tym odcinku zajmiemy się już treścią właściwą. Nie będę chodził i zwiedzał lokacji, którą powinienem wcześniej odblokować, która mnie strollowała dosyć mocno. Jeżeli nie widzieliście, zobaczcie sobie odcinek wcześniej. Tak, jestem gotowy. Dobra, nie gadam z wami. Wysadzaj i nara. Nie traćmy już czasu Antonowego. Nie, i ona się zmutuje, przyjdzie tu ten Stefan Teodor. O, my jesteśmy w rdzeniu? Nie? Dobra. Myślę, że nas przeniosło. No witam. No! Nie, to trolling jest, to na pewno miesza nam w główce. O, rozdział 12, nice. Kurde, tu nie mamy map. Więc amunicji i tak... Dalej podejrzewam też nie, chociaż widzę przeciwników, więc powinni nam dać amunicję. A ja nie mam jakoś super dużo wytworzonych, bo myślałem, że nie będzie już żadnych super walk z bossem i tak dalej. Jedz sobie, jedz, nie wstawaj. A tu nie ma wyjścia. O kurde. Wiedziałem, że wybuchnie, ale... Dawaj żel za to. Halo. Jak ja mam te drzwi przekroczyć? Coś mnie widzi. Fak, coś się wynurzyło. Coś było przed chwilą. Czemu mnie ta gra troluje? On żyje, tego jestem pewien. W takim miejscu sakwa na naboje, no ja nie wierzę. Jak my tu już nie możemy wejść drugi raz? Więc życzę powodzenia komuś, kto próbuje tą grę wymasterować. Co ja mam tu zrobić?
O, idzie ktoś. Nie trać sobek na boi. Czy tu będzie jakaś niewidzialna ściana? O, jest. Tam ewidentnie się coś... A nie, to się... Taka łuża, rzeka krwi świeci. Jezus, teraz się pojawiło, albo ja tego nie widziałem. Dawaj, dawaj, sebek, szybko! Ciorej! Rower był przed chwilą, gdzie ten rower? Nie wybuchniesz? Nie wierzę w to. O nie, jak są tak zwłoki na kupce ustawione, to ja wiem, co się będzie działo. Dupę. Nie to, sikierę, tak. No. Dobra. Coś mamy, to bym chciał zbadać. Też te są zombie bombi. Nie wiem, czy to krzesełko nie jest trolem po prostu. I tak, to krzesełko jest trolem. Lalka. Okej. Okay. No tu mamy kompas z tym.
zapisem. Kurwa. O nie, to gówno. Aha, nie zginął. Myślę, że możemy to zdeptać, ale jak widać nie. Ostatni nabój, no nie, żyj, żyj już. O nie, jeszcze jeden. Coś mnie goni, coś mnie goni, coś mnie to goniło i mi zajebczyło. Bujajcie się, ja potrzebuję amunicji. O kurwa. Dawaj siekierę szybko. Nie chcę twojego żelu, dawaj siekierę. No w dupę, on miał siekierę. Halo, nie oszukuj. Czy miałem teraz strzelać snajperom, do której nie mam naboi? Tym. No mógłbym sobie wytworzyć w locie niby, no ale to dużo kosztuje. Nie o to mi chodziło. Aha, widzę, że to gówno mi nie odpuści. O, jeszcze jedno. Dobra. To chyba jest troszkę po mnie. Jak nie trafiłem? A w dupę. Mogłem to przewidzieć, że jak wysadzimy ten jego emiter, to... To nas wciągnie do siebie. To wygląda na dosyć przyjemną lokację w porównaniu do tych wszystkich. Zaatakuje mnie. Jestem tego pewien. Daughter, isn't this what you wanted?
why didn't you save me? No. Please. I couldn't. I wanted to. To nie może być ona, przecież ta nasza żona ją zabrała. No właśnie. Nie ma naboi, no co ty robisz? O kurde, ale mamy plot twista. Serio do niej strzelił? No ja nie mam naboi. Patrz, że tu zombiaków. Kurde, jakie plot twisty. Nie, ja dalej jestem w tym gównie. Dziwne te lustro. Drzwi w własnym domu mam zamknięte i nie mogę wejść. No jasne. Co jeszcze? Ło. Brzusio się domaga jedzonka. Nic tu nie ma. Ten symbol wydaje ci się znajomy, ale nie jesteś w stanie przypomnieć. Aha, to z jakiejś gierki Bethesdy będzie. To odkumam te motywy. Nie wiem, ile takich rzeczy jest w grze poukrywanych, ale mamy drugą.
Nie, weź tam córko, nie leo to i ja mam. O, dym! Możemy wyjść na ogródek chyba. Fajne, bajeranckie nawet. Można by było rzec. Może przeczytamy? My dearest Sebastian, if you've received this letter, then I fear the worst has come to pass. It means that my investigation got too close to the truth. It means that you may never see me again. I'm sorry I kept it from you, but it was to protect you from either the truth or my madness. I've enclosed a copy of my files. I only hope that you never receive them, but if you do, it's up to you to finish what I started. Please, find justice for Lily and for me. I love you with all of my heart. Nice. I'm so sorry, Sebastian. You've endured so much. All this time, all alone. My fault. You tried to tell me, but I didn't believe you. Now I'm so messed up. I'm talking to an hallucination. I couldn't save Lily from the fire. I failed everyone. That's not true, Sebastian. There was no fire to save her from. You know this now. But I couldn't protect her. How could you? Mobius are a force of nature. What you're doing, it's like blaming yourself for an earthquake. It wasn't your fault. You have to stop torturing yourself. You're a good man, Sebastian. That's why I married you. And this time, you can save her. Against you. You have to stay strong. Don't let the past defeat you. I forgive you. And Lily will too. But the most important thing is that you forgive yourself. Forgive. Theodore uses my own guilt against me. But guilt for what? It's their fault, not mine.
They took everything from me. I didn't start any of this, but I'm gonna finish it. And God help anybody that stands in my way. What the fuck? To nie tu? Zajebiste, podobało mi się to. Nie żyje. Fuck. Sorry, Sebastian. I tried to save her, but... No. I shot her. The bullet wound was superficial. She died from injuries sustained in a battle with those things. Damn it. She didn't have to die like that. She was a good soldier. She just wanted to save Lily. And now she's dead. No, pani psycholog podziała na nas. Dobrze. Destroying Liam's machine worked. Theodore is out there in the open now. The problem is getting to him. What do you mean? I picked this up on the exterior surveillance system cameras. Have a look. Theodore's stronghold appeared in the middle of Uni. But it's surrounded by what looks like a massive wall of fire. Shit. I won't be able to get through it. I think that there may be a way. I found a device in Liam's equipment room that should be able to help. Great. Let's see it. It's not quite ready. I still have to do a few tweaks. Okay. Go do what you have to do. I remember there being a hotel near there. I'll go check if it's safe, then send you the coordinates. You can meet me there with the device. Okay. I'll see you soon. Nice. No. Cholercio. You didn't die for nothing. I'm gonna hunt him down like the dog that he is. Czy nie mówiłem kilka odcinków temu, że bardzo serdecznie przytuliłbym ją i jej broń, aczkolwiek nie chciałbym, żeby zginęła. Niestety się sprawdziło. I wygląda na kozacką broń. Nice. Smutno, bo koleżanka była naprawdę fajna i w ogóle sympatyczna i nam uratowała dupsko kilka razy, w sumie chyba dokładnie dwa. Sam nie wiem, co o tym myśleć. No nic, widzę, że dobija pół godziny. Pozbierajmy jeszcze tutaj wszystko, co jest możliwe. Chyba za dużo nie jest do pozbierania. Tu mamy lustereczko, tu mamy wyjście prawdopodobnie donikąd. No i tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dziękuję, że
wytrwaliście do końca, ile wytrwaliście, jeżeli tak, dajcie mi znać w komentarzu. I tyle. Pa, pa.